Przed zaistnieniem człowieka było już zło i cierpienie w świecie zwierząt i w świecie nieożywionym. Mróz ogień, a zatem twierdzenie teologów, że cierpienie pojawiło się po grzechu pierworodnym, jest fałszywe. Czy to jest całe pytanie? Tak, to jest pierwsze pytanie. Ono jest, proszę Państwa, to jest bardzo śliski temat, dlatego że zwierzątka ludzie w ostatnich dziesięcioleciach bardzo kochają. I mówiąc coś o zwierzątkach troszeczkę nie tak, można bardzo podpaść ludziom. My bardzo na równi traktujemy zwierzę i człowieka. Znaczy my, no, jest duże zrównanie. Nawet niektórzy mówią, że zwierzęta są absolutnie fantastycznie lepsze niż ludzie. I mówimy, człowiek płacze i zwierzę płacze, człowiek jest smutny i zwierzę jest smutne, a ja jednak, proszę Państwa, będę mówił, że cierpienie zwierząt niewątpliwie jest, to jest bezdyskusyjna sprawa, że zwierzęta cierpią, jeśli się złamie nogę psu i kotku, to... Znaczy to czują ból może. Czują ból, ale proszę Państwa, to jest inne cierpienie. Po pierwsze, nie jest złem, kiedy zwierzę zjada zwierzę. My to rozpatrujemy od strony ludzkiej, no bo my jesteśmy ludźmi i patrzymy, że to jest złe. Proszę Państwa, w Pismo Święte sławi lwiątka małe, które domagają się żeru. A wiadomo, jakie lwiątka mają żer. To nie była trawa. I Pan Bóg to wszystko ustalił, że dostaną te lwiątka ten żer i wszystko się dzieje zgodnie z wolą Pana Boga. My, powtarzam, patrzymy na to od strony ludzkiej. Ale cierpienie człowieka jest bardzo inne i przeżywanie człowieka jest bardzo inne. Największym grzechem i złem na świecie jest odrzucenie Pana Boga przez człowieka, choćby to robił z uśmiechem i z pozorną radością na twarzy. Ale do czego zmierzam? Nawet jeśli chodzi o cierpienie fizyczne, proszę Państwa, widzieliśmy nieraz sceny na filmach, może ktoś z Was to widział naprawdę, kiedy jakiemuś lwu, jakiejś zebrze czy słonicy zdechnie małe. Ona wtedy rzeczywiście jest smutna i tak chodzi, trąca nosem, prawda, i próbuje podnieść nieraz tego swojego już nieżywego synka. Ale proszę Państwa, widzieliście, co robi matka, kiedy jej dziecko umrze. To zupełnie coś innego. Proszę Państwa, ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem i mój kolega miał psa, takiego fajnego boksera, Saba się nazywała, i ta Saba miała małe, baliśmy się do niej podejść na kilometr, jak ona miała te małe. I potem te małe on rozdał znajomym. Ja pytałem, słuchaj, a ten pies nie tęskni za tymi małymi? On mówi, nie, no co ty głupi. A nawet mówi, wiesz, on niedawno spotkał swoją tą córeczkę, ten pies. I co? Ja mówię, jak to było? I spotkał po miesiącu swoją córeczkę, a powąchał i poszedł dalej. Widzicie, proszę Państwa, zwierzęta to są zwierzęta. One cierpią, one mają łzy w oczach ze strachu nieraz. Takie mechanizmy mają ludzkopodobne. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, przepraszam, jakiś może biolog by mi tu więcej powiedział. Nawet jeśli chodzi o przeżywanie przyjemności fizycznej, no proszę Państwa, wszyscy widzieliśmy kopulujące pieski na podwórku, w parku, no zdarza się. Państwo się zgodzicie, że jest to kopulacja zdecydowanie cichsza niż kopulacja mężczyzny i kobiety i taka bardziej spokojniejsza. To jest jakoś inaczej, są unerwione te zwierzęta, inaczej przeżywają tą swoją rozkosz zwierzęcą niż człowiek. Człowiek inaczej przeżywa radość. Proszę Państwa, nie ma takiego psa, któremu zginie szczeniak i ten pies przez 20 lat chodzi smutny. A człowiekowi, jeśli zginie syn czy córka, on przez 20 lat nie może powstać. Dlatego nie porównujmy tego cierpienia, z całym szacunkiem nie wolno oczywiście zadawać zwierzętom cierpienia, to jest grzech, nazwijmy to po imieniu, ale jednak o wiele większą tragedią jest, kiedy człowiek odchodzi od Boga, niż że to, że jakiemuś psu, jakiś pies zginie, zostanie zabity, potrącony przez samochód. Jak spojrzymy na to oczami Pana Boga, że my ludzie jesteśmy dziećmi Pana Boga, a zwierzęta nie są dziećmi Pana Boga, to zobaczymy to wszystko w innej scenerii. Ponieważ wielu ludzi ma chore serce i wielu ludzi dostało zranienia ze strony ludzi, tak było, to poszło w kotki, pieski, chomiki, rybki. Ale to jest niedobrze, to nie ta droga, że my uciekniemy od ludzi, którzy potrafią być źli, właśnie w świat zwierząt. Świat zwierząt jest piękny, ale nie tak piękny jak świat ludzi. Nie tak piękny jak świat ludzi. I nikomu, kto kocha człowieka, nie mówmy, że zabiorę ci syna, ale ci kupię za to fajnego kota. Nie mówmy, bo to by było przecież absurdalne i okrutne. Nie porównujmy w ogóle tych rzeczywistości, że umarł pani mąż, ale to sobie pani kupi papugę. No, w ogóle nie ma co o tym mówić. No tak, no ludzkie cierpienie przede wszystkim od tego trzeba zacząć, ma wymiar duchowy. No, ten ból fizyczny. To znaczy ktoś powie, że zwierzęta też mają wymiar duchowy, bo jak pan nie wraca, to pies wyje przy drzwiach, kiedy pan wróci. No tak, ale odróżniamy, prawda, osobę od duszy zwierzęcej, czy tej duszy wegetatywnej. Oczywiście. Jak człowieka jako istoty rozumnej, która w pełni może przeżyć to cierpienie, które ma wymiar moralny. Mhm. Przede wszystkim.
Nie, no to są w ogóle właśnie, mówię, nieporównywalne cierpienia i one są porównywalne w wymiarze zewnętrznym. Taki biedny pies idzie i tą łapkę ma złamaną i tak nie może przysiąść. Nas to wzrusza, tak jakby człowiek, noga złamana u psa jest tak samo jak noga złamana u zwierzęcia, ale to no tak, człowiek... tam nie ma psiechofana doktora, tak, który mu tam łupki założy, tylko człowiek musi to zrobić. Natomiast świat człowieka jest zupełnie, zupełnie inny. To, że zwierzęta się pożerają, giną, proszę państwa, nieraz ktoś mówi tak, zwierzę pożarło zwierzę. No przecież latają ptaszki, połykają muszki, chodzą ptaszki po polu i wydziobują glizdy. I nikt nie powie, biedne glizdy, no nie mogłem zasnąć, bo tyle glizd zostało zjedzonych. Glizdy też się bronią, przepraszam, rozrywane na połowę dziobami ptaków. Także to trzeba spojrzeć na to inaczej i spojrzeć przez pryzmat miłości. W świecie zwierząt nie ma miłości. Jest przywiązanie do osobnika z tego samego stada, ale to nie jest miłość taka jak w wymiarze ludzkim. Ktoś powie, ale przecież pies potrafi oddać życie za pana. Instynkt stadny, proszę państwa, instynkt stadny. Ale takiego gestu jak Maksymilian Kolbe, tam nie było instynktu stadnego. Maksymilian Kolbe i pan Gajowniczek to nie było jedno stado. A jednak oddał życie za niego. To tylko człowiek jest do czegoś takiego zdolny. A jak pokazuje doświadczenie, to ja, proszę księdza, spodziewam się, że w najbliższych tygodniach napłyną listy dosyć liczne w tej sprawie. Dobrze. No i emocjonalne pewnie. Dosyć w treści. Bardzo chętnie się do nich ustosunkuję. Możemy problem pogłębić.